wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lorelai. I tak na samym początku chciałam tylko powiedzieć, czemu mnie nie było znowu? No kurczę, powiem tak, wiecie, były święta, Sylwester, jeszcze w międzyczasie mój młodszy syn miał urodziny, to jeszcze urodziny trzeba było organizować. Mój brat przyjechał z drugiego końca kraju, to też chciałam z nim spędzić czas. No po prostu ja ten grudzień miałam tak zawalony wszystkim, że po prostu ja nie miałam czasu, ja nie wiedziałam, w co ręce mam włożyć, a co dopiero, żeby znaleźć czas na nagrywanie, montowanie i tak dalej. Do tego jeszcze po Sylwestrze totalnie się rozłożyłam, bo dostałam zapalenia migdałów, gardła i cholera wie co jeszcze. Ale to było takie zapalenie, że po prostu nie umiałam powiedzieć nic. Po prostu ja nie umiałam mówić, ja się czułam jak jakiś, nie wiem. To było straszne, miałam taką gulę w gardle, te migdały były tak spuchnięte. Nic powiedzieć normalnie nie umiałam, a jeszcze sprawiało mi to ból, kiedy mówiłam. Więc no to nie była dobra pora na nagrywanie, uwierzcie mi. Ale teraz już jest wszystko w porządku. Już jestem zdrowa. I kiedy to nagrywam, no jest styczeń, nie? Bardzo późny styczeń. No ale mam nadzieję, że że już w miarę możliwości będę po prostu te odcinki dodawać, bo też zmniejszy mi się trochę ilość wolnego czasu, ponieważ idę do pracy na etat, więc no trochę będę miała mniej czasu, ale postaram się, żeby te odcinki wlatywały w miarę regularnie. Jeżeli nie 3 w tygodniu, to żeby chociaż ten jeden odcinek w tygodniu był minimum, no mam przynajmniej taką nadzieję, ale postaram się, żeby było tyle, ile było do tej pory. Dobra, bez zbędnego gadania zacznijmy sobie tą Lorelai, bo ona tu stoi i zakwitnie nam tu zaraz. Ale jeszcze na początku chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli go nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. Zapraszam Was również na Discorda, do którego link macie w opisie. I teraz zacznijmy sobie i co ja tu robię? Wiem, że nas zabił chyba ten typo. Boże, ale dźwięki. Manekin. Why are these mannequins following me everywhere? No ja nie mam pojęcia, dlaczego lubią cię manekiny bardzo chyba. Popatrz na głowę manekina, na dłoń. Dobra, zobaczmy na głowę. Co to jest? To chyba klucz trzeba wsadzić. Okej. Okay. Zobaczmy na dłoń. Weź papierosy. Weź je. Okej, wyjdź. I teraz obejdź. Isn't it the brand that mum used to smoke? Ja nie chcę, żeby ona paliła, ale no zobaczmy. That's not it. Dobra, nie wiem, co zrobić. O, dobra, możemy iść dalej. Fajniuch, no. O, rzeczy, śpioszki Betani. O mój Boże, niepokoją mnie te groby i to bardzo. There's a black cross on it with stripes of red fabric wrapped around it. To jest chyba twój grób, Lorelai. O. What a tiny little coffin. Masakra. I've seen that silly hat before. This cross has a noose hanging from it. Masakra po prostu. Czemu tak? Tu nic nie widać w sumie. Nie ma ani klucza, ani nic żadnego. Czekaj, a tutaj? Tak samo nie ma klucza żadnego. Idziemy dalej. Dobra.
Można iść dalej. Dziwne pudełko. Okej, co to jest? Okej. Czy coś się stanęło? Wziąłem parasol. Czy coś się zmieniło? Bo to jest bardzo ciekawe dla mnie. Okej, chyba nie. Who are you? Wow, kto to? Prezent? Dla mnie? Wow! Dobra, a czy tam mogę też przejść? Nie, tam nie mogę. Dobra, idziemy tu. Ej, właśnie, bo mam te śpioszki. Może te śpioszki muszę dać na grób. Połącz. Tani wagonik. Kurde. Okej. Połącz. Nope. Nie, okej. Obejrz tu. Papierosy. Okej. Tu parasolka. Parasolka. Chwila. Tak. I róża. Tak, okej. I czy... What? Ba! Nie straszcie mnie. Błagam. Dobra, mamy klucz. Przynajmniej tyle. I teraz otworzymy manekina, tak? Boże. Musimy zrobić tak. Połącz. No. I co, to też muszę połączyć znowu. Kurde. To łączenie tego jest... That's not gonna work. Nie? That's not it. A czemu tak? Okej. O! Okej.
dobrze wiedzieć. Nice job, Lorelai. Jakiś typo. You know me? Who are you? The name's Jimmy. Jimmy the Traveler. Dzień dobry, Jimmy. And now that you've opened the way, there is one place I'd like to show you. We can talk as we go. It's quite a trek, but it's worth it. And before you ask, yes, you can trust me. That's what that old hag said, too. Oh, she says a lot of things, but believe me, I am no friend of hers. That still doesn't make you a friend of mine. Sure. But what if I told you I found a way to destroy her? To end this nightmare once and for all and send us both back to the real world? Then I'd listen to you very carefully. Let's go then. It'll get dark soon. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe, czy możemy mu ufać. Ja nie wiem, czy mnie cokolwiek zdziwi jeszcze w tej grze. Zobaczymy. You want to tell me something about yourself? I mean, Jimmy the Traveler doesn't quite explain why you're here with me. In the afterlife. I travel in my sleep. Always have. What? Look, it used to be fun. I went to different places every night. At first I thought they were just dreams. Not real. But no. My body stayed in bed. But my mind, my spirit, or whatever, they were set free. In my sleep, I was a ghost. Everything I saw happened somewhere, to someone. Then one night, I traveled here. And I can't wake up since. So, if you're the good guy, and she's evil, then why did she bring me back to life? Cause you know, that was kinda awesome. It's all part of the game she's playing. She knew you'd die again. And that you will have no choice but to do what she asks. And trust me, everything she does comes with a price. Anyway, I don't want to try to convince you. You'll know when you see the real her. Yeah, maybe. But when will I see the real you? The real me? Well, he's fast asleep in bed. Back in the real world. And if he doesn't wake up anytime soon, he'll most certainly die. So, where are we going? The tunnel. That's where the devil came from. Devil? You mean the Queen of Maggots? If you prefer. She has many names. But names are just names. They don't really matter. What other names does she have? People that come through here always want to know. And every time she gives a different answer. Actually, it's funny, but I even heard her using the name Lorelai once. What's in the tunnel? That's where the real Queen of Maggots is. And has been since the dawn of time. The old woman is just a puppet. And her little house by the field? Not real. It felt very real to me. Sure. But trust me, it's just a dream within a dream. That real Queen of Maggots,
What's she like? You'll see soon enough. I'm not really sure if I want to. No, nobody wants to. But now that you're here, this is your only chance to win her wicked little game. How? By killing her. Once and for all. I'm in. That woman may seem friendly, but she hasn't fooled me. There's something about her. Something that gives me chills in my spine. So, how are we gonna do this? I made a bomb. A bomb? Yeah, it's weak to fire. Oh, I don't know, Jimmy. Not a big fan of bombs. What if I say no? Then you will forever be her slave. Just like others before you. We are here. Take this with you. Here's the bomb and a lighter to light the fuse. Wait. Are you not going in with me? No. I wish I could. But I am not allowed to enter the tunnel. Why not? She'd sniff me out in an instant. I'm not dead like you. I'm only sleeping. Czyli znowu wszystko muszę zrobić ja, jak zawsze. Dobra, co mamy? Bomba, zapalniczka. Okej. Okay. A, nieźle. To Nara? O, nie. Nie, ja się boję. Kurde. Ale odgłosy, masakra. O, kamień, bierz. Lepiej mieć kamień, niż nie mieć kamienia. Zawór. Nie wiem, ja klikam zawsze po kolei wszystko. Żeby wiedzieć, czy coś się nie... I wish I was strong enough to push it down, but I'm not. Okay. There's no getting around this. At least not without using my bomb. Nope. A, okej. Okay. Zawalony tunel. No, chyba nie mam wyboru, jak tylko użyć tej bomby, no. That's not it. No, to nie najlepszy pomysł. Właśnie. A tu? Oh, fuck it. I'll find another way to blow up Queen of Maggots. Okay. Uciekniesz, czy mogłam sam? Oh, great. He gave me a broken lighter. Co? Bomba z puszki po zupie. I co teraz mam zrobić? Teoretycznie... Jakbym miała krzemień, to mogłabym... zrobić... tym, ale kurde no... No mało mądre. Jebut! No trochę mnie wystraszyło to. Dobra, idź.
probably fix this. Okay. I could probably fix this. Okay. No i co? Should I take some with me? A weź. Yeah. Why not? O, maszyna. It's so loud. No. It's some kind of steam engine. Taśma izolacyjna. No. Tak. Połącz. Okay. It's so loud. Może teraz mogę iść do zaworu, tam coś zrobić, co? Przejść przez dziurę. Aż się boję. A tam coś jest. I can't reach. Okej. Aż się boję. O, mogę iść dalej. Co? Even if it works, I can't drive it without a key. Mhm. It's of no use to me. Oh fuck. Mówiłam, że nic mnie już nie zaskoczy. Bleh. Nieźle, naprawdę powiem wam, nieźle się dzieje. O, nieźle, dobra. Ale ja wam powiem, że tutaj sobie zakończę. Już mam tu ponad 30 minut nagrania. Więc sobie tutaj zapiszę. Także tak, to by było na tyle. No ja jestem po prostu zachwycona. Nie wiem, ile jeszcze do końca gry zostało. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę sobie pogramy. O, naprawdę mi się podoba. Mega klimat,
prostu super. Jezu, ktoś tu coś chrupie, masakra. Dobra, jeżeli odcinek wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli go nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. Zapraszam was również na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. I to tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, pa pa. Thank you.